Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale, z tej strony Marcin. Zapraszam Was dzisiaj na recenzję klawiatury Logitech G910 Orion Spark. Klawiatura świetnie wykonana na najnowszych przełącznikach mechanicznych Romer G, o wspaniałych, wielkich możliwościach, natomiast też o wielkiej cenie wynoszącej oficjalnie 769 zł. Przyznacie sami, że nie mało, ale co w tej cenie otrzymujemy, zobaczcie za chwilę. Zapraszam do oglądania. Ok, moi drodzy, zaczynam recenzję. W przypadku tej klawiatury jest naprawdę sporo do pokazania, ma mnóstwo funkcji. Jak widzicie, jest świetnie zaprojektowana, świetnie wykonana, materiały są bardzo wysokiej jakości. Ogólnie klawiatura jest bardzo wygodna, jeśli chodzi o użytkowanie. Natomiast za chwilę przejdziemy do szczegółów. Pierwsza rzecz to podpórka pod nadgarstek. Mamy taką małą podpórkę. Mamy też większą wersję w komplecie, możemy ją sobie też zamontować. Ja nie używam, bo mam za małe biurko, po prostu nie korzystam z tego, natomiast jak to przetestowałem, to podparcie dla dłoni jest takie w miarę dobre. Raczej polecam tą dużą, jeśli ktoś korzysta z podpórek. Druga rzecz, kabel. Niecałe 2 metry, bez oplotu, ale za to miękki. Czego mi zabrakło w tej klawiaturze, nie ma żadnego wyjścia na słuchawki, nie ma żadnego portu USB. Czasami to się przydaje, chociaż nie jest to obowiązkowe. Jedziemy dalej. Jeśli chodzi o klawisze, jak widzicie, mamy tą klawiaturę podświetlaną. Prezentację podświetlenia widzieliście niedawno, u góry też pojawia się adnotacja, możecie sobie dokładnie obejrzeć całe podświetlenie i oprogramowanie. Oprogramowanie jest świetne, jest bardzo proste, jest przejrzyste, bardzo łatwo sobie wszystko skonfigurujemy, a konfigurować możemy wszystkie klawisze, 9 dodatkowych klawiszy G oraz mamy też 3 takie zestawy tych programów, M1, M2, M3, 3 takie makra na przełączniku oraz też przycisk MR do nagrywania makr. Poza tym z multimediów mamy też jeszcze bardzo, bardzo fajne przyciski. Tutaj mamy tryb gamingowy, czyli blokuje nam chociażby klawisze Windows. Mamy wyłącznik podświetlenia. Mamy play, pauza, stop, do tyłu, do przodu, czyli kontrola multimediów, kontrola jakiegoś playera. Wyłączenie dźwięku całkowite. I świetna rzecz, bardzo dobry patent, moim zdaniem powinno to być w każdej klawiaturze, nie tylko w tych za ponad 700 zł, czyli taka prosta rolka do regulacji głośności systemowej. Jednym ruchem możemy sobie ściszyć grę czy muzykę i wszystko wiemy. To jest bardzo fajne, to jest jeszcze fajne nakładki na klawisze. Jak widzicie, są to specjalnie opatentowane przez Logitecha konstrukcje, kształty. Jest tu taki rowek, po bokach są uwypuklone, tak że palec trzyma się w tych nakładkach po prostu świetnie. Każdy klawisz jest tak zrobiony, a poza tym klawisze WSAD, kursory oraz klawisze gamingowe mają dodatkowo jeszcze taką grafikę. Co się znajduje pod tymi nakładkami? Nowe przełączniki Romer G, przełączniki mechaniczne. Każdy przełącznik uzbrojony w sprężynę oraz diodę RGB, czyli wszystkie diody konfigurujemy niezależnie, to sobie widzicie na tym filmiku o podświetleniu. Natomiast od tych przełączników mają zdeklasować całą konkurencję kilkoma rzeczami. Przede wszystkim żywotność, 70 milionów klików. U Razera mamy 60, w Cherry mamy 50, w Kale mamy 50, przynajmniej tych yellow. Dlatego tutaj 70 milionów kliknięć, 10 do 20 milionów więcej niż u konkurencji. To już pierwszy plus. Druga rzecz, że te przyciski aktywują się z siłą 45G, a nie 50, tak jak w większości klawiatur mechanicznych. I trzecia rzecz, że przełącznik aktywuje się po przebyciu już 1,5 mm, a nie 1,8 mm jak u Razera, ani 2 mm jak w Cherry MX. To są takie marketingowe różnice. A kolejna różnica, którą ja sam już na początku testów wychwyciłem, po prostu zachwyciła mnie, to jest głośność pracy klawiszy. Jak pamiętacie, moje poradniki, testy głośności klawiatur mechanicznych wychodziły dużo, dużo głośniej niż membranowe, a tutaj posłuchajcie sami. Uwierzycie, że to jest klawiatura mechaniczna? Ja przez dłuższy czas nie mogłem wyjść z podziwu, ponieważ zawsze mieliśmy do wyboru cicha, ale mniej żywotna klawiatura membranowa lub niestety głośna, ale bardzo żywotna klawiatura mechaniczna. A teraz mamy idealny kompromis. Bardzo wytrzymałe przełączniki, 70 milionów klików, a przy okazji niezwykle cicha klawiatura. Naprawdę dyskretna. Co
jeszcze warto wiedzieć, klawiatura ma bardzo dobre antypoślizgi, jak widzicie jest ich dużo, są naprawdę solidne gumowane elementy. Mamy także gumowane podwyższenia, które sprawdzają się bardzo, bardzo dobrze. Klawiatura trzyma się biurka po prostu wzorowo. Zobaczcie, już na podwyższeniach cały stolik się trzęsie, bez podwyższeń trzyma jeszcze mocniej, o ile to możliwe, dlatego przyczepność ma wzorową. A to jest też ważne, żeby klawiatura w trakcie gry nie przesuwała się po biurku. Sama klawiatura z siebie jest ciężka, bo jest to mechanik, więc 1,5 kg około wagi, więc to też robi swoje. Jeśli chcecie zobaczyć, co kryje się pod tymi nakładkami, to już Wam pokazuję, pod tą podpórką. Jest to fajny, taki wytrzymały stelaż, gdzie możemy sobie właśnie zamontować też tą drugą, większą podpórkę i klawiatura wtedy wygląda dokładnie tak. Teraz pewnie zauważyliście jeszcze, że mamy coś takiego tutaj. ArcDock Release. Jest to nic innego jak miejsce, gdzie możemy postawić sobie naszego smartfona. Ja niestety z moim Windows Phone'em nie byłem kompatybilny z tą aplikacją, ponieważ jest póki co tylko na Androida i na iOS. Natomiast musiałem do testów użyć starego telefonu żony, który niestety jest niezbyt wydajną jednostką, mówiąc delikatnie. I tutaj ten program mi troszeczkę przycinał, natomiast pokażę Wam, o co tutaj dokładnie chodzi. Aplikacja nazywa się RX Control. Wygrywa nam na komputerze włączony program Logitecha, potem wygrywa klawiaturę i co my tutaj mamy? Tak samo jak w oprogramowaniu, wykrywa nam gry, które mamy, na przykład Crysisa. Możemy sobie odpalić z poziomu telefonu tą grę. Możemy ustalić sobie od razu jakieś klawisze. Do tego mamy statystyki komputera. Podaje nam m.in. temperaturę naszej karty graficznej, czyli rzecz ważna dla gracza, taktowanie procesora, zużycie RAMu. Akurat teraz mam podłączoną myszkę Logitech G302, więc też możemy sobie chociażby konfigurować, zwiększać, zmniejszać DPI. Też bardzo fajna rzecz, czyli działa nie tylko z klawiaturą ta aplikacja, lecz z wszystkimi nowszymi urządzeniami Logitecha. I mamy multimedia, bardzo przydatna rzecz, możemy wyregulować poziom głośności tutaj, wyłączyć dźwięk, wyłączyć mikrofon, play, pauza, do przodu, do tyłu, stop, czyli też takie podstawowe rzeczy. No cóż, jak dla mnie jest to na razie gadżet, natomiast bardzo fajnie, że coś takiego też jest, ponieważ mi może się to akurat nie przydać, natomiast wiele osób może być takim rozwiązaniem zachwycona i naprawdę może im to ułatwić w jakiś sposób korzystanie z tej klawiatury. Dodatkowo w przyszłości gry mają także wykorzystywać te urządzenia mobilne. Na przykład gramy w Battlefielda 4, powiedzmy. Na ekranie komputera widzimy grę, samą rozgrywkę, natomiast tutaj możemy na bieżąco mieć na przykład wyświetloną tablicę wyników i śledzić swoją pozycję na mapie. Czyli jak to się mówi, mała rzecz, a cieszy. I moi drodzy, podsumowanie. Powiem Wam tak, klawiatura Logitech G910 Orion Spark niestety jak na polskie warunki jest po prostu za droga. Ponad 700 zł. No, mało kto może sobie pozwolić na wydanie takiej kasy na pojedynczy sprzęt dla gracza, ponieważ jak wiecie, w tej cenie możemy mieć całkiem niezły zestaw gracza, czyli klawiaturę, podkładkę, myszkę, słuchawki. Jeszcze nam czasem zostanie trochę kasy, natomiast jeśli już sobie kupimy taką klawiaturę, to myślę, że będziemy z niej mega zadowoleni. Przede wszystkim żywotność tych przycisków jest ogromna. Mamy świetne podświetlenie, konfigurowane praktycznie dowolnie. Mamy genialne oprogramowanie i sama klawiatura też jest świetna. Nie wspominając o dodatkowych fajnych funkcjach gamingowych, multimedialnych, czy właśnie RX Control, który rozszerza jakby rzeczywistość gry też na nasze smartfony czy tablety. Powiem Wam, że mi z tą klawiaturą naprawdę ciężko się jest rozstać. Z pracą tych klawiszy nadają się świetnie do gier i do pisania, są ciche, reagują leciutko, naprawdę bajka. Pomimo swojej ceny ja tej klawiaturze daję maksymalną ocenę i rekomendację mojego kanału. Mam nadzieję, że kiedyś ona stanie chociażby do jakichś 600-550 zł, że będzie bardziej dostępna dla przeciętnego gracza, ponieważ jest to naprawdę świetny sprzęt. I gdyby każdy mógł sobie pozwolić na taką klawiaturę w domu, to myślę, że do szczęścia niczego więcej byśmy nie potrzebowali. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę. Zapraszam także na mojego Facebooka i na inne filmy na moim kanale. A tymczasem pozdrawiam Was. Cześć!